Komisja Śledcza do Spraw Imigracji to też Pani marzenie. Na jakim etapie są prace? Na etapie rozmów. Z kim to Pani rozmawia? jest Z politykami wszystkich frakcji. Ale jest na to szansa i po co miałaby ta komisja powstać? Co miałaby rozwikłać? Tak? Co rozwiązać? Jest wiele pytań, które należałoby w takiej komisji śledczej postawić. Myślę, że pod tą komisję powinny być podciągnięte również takie unijne instytucje jak Frontex czy Europol. Jeżeli ja, panie redaktorze, jestem na przesłuchaniu dyrektorów wykonawczych Frontexu Europolu i słyszę, że w zasadzie te dwie instytucje są kompletnie nieskuteczne, bo dyrektor Frontexu mówi, że w 2023 roku zrealizował 1 piątą planu zatrzymania nielegalnych imigrantów, czyli na 200 tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granice Unii Europejskiej, Frontex był w stanie zatrzymać 40 tysięcy, może 50 tysięcy takich osób, no przy całym szacunku, ale jeżeli w normalnej firmie ktoś wykonuje 1 piątą planu, to jest po prostu zwalniany. I strategia tej firmy jest albo reformowana, albo ta firma po prostu jest likwidowana, bo tak raczej się nie funkcjonuje. Czyli pani wyrzuciłaby pani polega, szefa Frontexu na zbity pysk? Zaraz do tego dojdę. Jeśli chodzi o Europol, jeżeli dyrektor wykonawczy Europolu podczas przesłuchania mówi, że mają świadomość tego, że bardzo dużo organizacji humanitarnych, które teoretycznie miały zajmować się pomocą tym, którzy napływają do granic Unii Europejskiej, jest zinfiltrowana przez przemytników. No to kurczę, no to macie tego świadomość i co z tym robicie? No potrzebujemy pieniędzy i zawsze jest, no potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy kolejny miliard euro, potrzebujemy kolejnych środków na to, żeby, żeby działać. Jeżeli dyrektor Frontexu mówi, że no przecież my jesteśmy gotowi do pomocy, tylko Polska o tą pomoc nie poprosiła. I rozmawiam potem z politykami Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego nie poprosiliście Frontexu o pomoc, żeby przysłali swoich funkcjonariuszy do tego, żeby wsparli strażników granicznych w, wojnie, w walce w wojnie hybrydowej z Białorusią. I Prawo i Sprawiedliwość mówi, no wiesz, jeżeli oni mieliby nam tak pomagać, jak robili to na północy Europy, na Litwie bodajże, gdzie, gdzie Litwa poprosiła o wsparcie Frontexu i Konsekwencji Frontex działał tak, jakby przeciwko strażnikom granicznym, a nie wspierał ich w walce z imigrantami, którzy przydzierali się na terytorium Litwy, no to też nie o to chodzi. Ja generalnie po rozmowach z tymi dyrektorami zaczęłam odnosić takie wrażenie, że te dwie instytucje biorą, tak, jakby są elementem tej układanki polegającej na ściąganiu tych ludzi tutaj, no bo dla mnie to jest niewiarygodne, panie redaktorze, że można być tak nieskuteczną instytucją i normalnie funkcjonować bez żadnych konsekwencji. Czyli co, to wszystko jest w ściema? Spektakl odgrywany na potrzeby Europejczyków? No, panie redaktorze, jeżeli pan słyszy wprost od dyrektora Europolu, że mają świadomość, że organizacje są zinfiltrowane i nic z tymi organizacjami nie robią, to Jak to inaczej interpretować? A co by pani zrobiła, gdyby pani była ministrem w polskim rządzie z tymi organizacjami, które pracują i pomagają migrantom na polsko-białoruskiej granicy? Tym, z tymi organizacjami, które pomagają tak. nielegalnym imigrantom przedawać tak. się w teren, w głąb Nie, one państwa? pomagają, jak mówią ci y, uczestnicy tych organizacji czy, czy organizatorzy, po prostu pomagają przeżyć tym ludziom, którzy często są w fatalnej sytuacji. I wysyłają sygnały, gdzie są punkty przysłowe, jak, w jaki sposób można dostać się w głąb naszego państwa w sposób nielegalny. Nie widzi Pani różnicy między pomocą a organizacją przemytu? Chyba jest. Jest różnica, a jak pan nazwie takie działanie, że jest organizacja jakaś tam X, która na WhatsAppie porozumiewa się z innymi organizacjami? I wskazuje punkty, gdzie nie ma strażników granicznych i można przejść na terytorium Polski w sposób nielegalny i potem z jakiegoś punktu na Podlasiu dostać się w głąb naszego kraju. To pani Chyba by jest nie do końca ścigała działanie. tych ludzi? Przede wszystkim sprawdziłabym ich finansowanie. Problem z NGOsami w Polsce jest taki, że nikt nigdy nie może. Sprawdzić ich finansowania. Ja pamiętam, jak to było z organizacjami prozwierzęcymi i tak zwanymi ekologicznymi, ekoterrorystycznymi, kiedy próbowaliśmy sprawdzić, jakie jest ich finansowanie. Zresztą nawet byłam w kontakcie z Departamentem w kancelarii prezesa Rady Ministrów swego czasu, jeszcze jako, kiedy jako dziennikarz pracowałam nad kilkoma organizacjami, szczególnie śledziłam różne, Ścieżki finansowania tych organizacji, i tak dalej, Departament w Kancelarii Premiera powiedział mi wprost, że jedna organizacja nie była kontrolowana od 10 lat. No to może byście ją skontrolowali. Może by wypadało. Bo może jednak coś jest nie tak. Może jednak ta organizacja prowadzi kreatywną księgowość. A równie dobrze ktoś pani mógłby zarzucić, pani była finansowana przez lobby zwierząt futerkowych. Panie redaktorze, ja. W sposób legalny pracowałam e, u człowieka, który z jednej strony rzeczywiście miał hodowlę zwierząt na futra, z drugiej strony legalnie prowadził e, biznes, jakim było, jakim było prowadzenie portalu internetowego. I ja w tym portalu internetowym pracowałam jako dziennikarz nie tylko rolny, ale także polityczny, ekonomiczny, gospodarczy, środowiskowy. I rozpracowywałam różne tematy, których nikt inny nie chciał się podjąć, żaden inny dziennikarza. Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej lewackiej ideologii. A od Polski ręce przed.